Witam Was tutaj, cześć, czym Avizanosz. Zapraszam Was na 14 odcinek ze serii Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy. Dobrze, kontynuując, jesteście już po intrze, więc powinno być dobrze. I tak, ogólnie, o, zacznijmy od najważniejszego. Za chwilę powinna, od razu, teraz właśnie się właśnie powinna pojawić ankieta, jak wy coś macie ją w karcie. Pytam jeszcze drugi raz, czy chcecie, żeby seria z LEGO była kontynuowana. Jeżeli tak, no to jakoś w trakcie ferii warszawskich, czyli Mazowsze i tak dalej, powinien się pojawić kolejny odcinek. Jeśli nie, no to nie. Jeżeli będzie, tak jak było teraz, 50 na 50, będzie kontynuowane. Dobrze, no bo trochę trudno na 50 na 50 coś wywnioskować. No i tak, jedziemy dalej. Dzisiaj chcemy wykorzystać czas na maksa, więc jakby to zrobić sobie coś dzisiaj dziwnego. Właśnie włączam, chwila, resetuj, start. Już bardzo włączyłem stoper. Tak, to jest coś. Włączyłem dzisiaj stop. To brzmi niesamowicie, wiem. A Avizanosz w końcu stwierdził, że jednak może warto znosić czas. Dobra. Dobra, i zacznijmy od tego, że tutaj się przydałyby domki. Przyspieszmy czas. W ogóle tutaj w tym mieście to mam dobrą sytuację, bo zobaczcie, mamy 432 tysięcy. No już nawet więcej. Tysięcy. Mamy 33 tysiące na plusie, no dużo, i 120 mieszkańców je prowadza. W moim mieście takim, jak tutaj czasami widzicie na odcinkach, takich spoza z tej serii, jest dużo gorzej. Naprawdę jest dużo gorzej. Ostatnio doszedłem do magicznego punktu, słuchajcie, 17 tysięcy, a jestem o parę kamieni milowych dalej. Może w ogóle dzisiaj nam uda się dojść do statków. Miasta stołecznego. Dobra, ale tak. Czyli to się powinno budować. No jasne. Oczywiście się nie buduje, bo po co? Po co to komu? Co teraz to będą ciekawe się te odcinki pojawiać. Mam trochę rzeczy na głowie. Dobra. I nie wiem cały czas czemu. Wybieram coraz rzadziej to. Tak, dzisiaj odcinek nietypowo się pojawia w poniedziałek. Poniedziałek, no może jakoś koło północy, jeszcze w niedzielę. No nie miałem czasu. Miałem imieniny, więc... Konsola była tak wykorzystywana, że nie miałem czasu jak nagrać coś. Oczywiście były Skylines, ale... najmniej oficjalne. Dobra, i tutaj jakaś jest dziwna dziura. Tam dziurę bym... chętnie zapełnił o czymś takim. Punkt, nie, to za dużo. To niestety też. No, statua wolności i chyba, że coś takiego, budynek już istnieje. Okej. Trzeba by wsadzić to niby tutaj. Na pewno im się by to spodobało. Co to jest? Duże. Też duże. Budynek już istnieje. Budynek jest za mały. Budynek, no, idealny. To będzie za duże. To będzie tutaj perfecto. To będzie trochę przymałe. No, to będzie takie... Wiecie, co... wieża transportowa, te pasuje. Wiem, że wyburzymy tutaj jakiś budynek, ale i tak tutaj trzeba będzie zrobić moją ścieżkę. Chyba, że poprowadzimy ją sobie stąd. Tutaj. Ale tutaj tak dobrze już nie będzie. Jeszcze ten sobie tak pociągnął. No i stąd też. Żeby było dużo i się dużo działo. Ciekawe, czy ludzie sobie mogą tak tutaj po prostu przejść. Swojego... Wow! Nie wiedziałem, tunele mogą być w śniegu. No, no tego jeszcze nie było w Skylines. To naprawdę już graficznie
Oczywiście bugi z tramwajami zostały, ale... O! Już się zapełniło. Czyli ludzie jak najbardziej. To jak najbardziej, no to najbardziej. Proszę bardzo, tutaj to, ten kwadracik zapełnić. I tutaj, czemu nie ma ścieżek? Ja się pytam. Tak, więc tutaj trzeba zaraz puścić komunikację. Zaraz się tym zajmiemy. Wiemy tak, tu jest przejście. Czy tutaj jest przejście? No tu nie ma go przejść. A mogłoby być. O, jakoś się tam podłączyło. Dobra, może być, tak? Tutaj, no, nie za bardzo. I tutaj... Nie, no, no tutaj by wypadało. Ale by wypadało, to ulepszyłby tak. O. No dobra, no nie, no bo jak jest już park, no to już by byłoby te przejście, dobre. O, jak tam moje pociągi? Bo tak, my je puściliśmy w ostatnim odcinku. Wysłanego ma... 13. To chyba 13 to. A było dużo wyświetleń. Więc tutaj się nie sprawdziło. Dobra. Pociąg. Czemu wszystkie pociągi są nie z mojego miasta tutaj dojeżdżają? Przecież takie pociągi nie miały prawa tutaj wjeżdżać. Może jak moje jakieś? No, nie wiem, nie wiem. Chwilę. Una momenta. Pokaż mi tutaj system podziemny. No nie, no mają, no przecież mają, że mają jak wyjechać. Ale to chyba mi o to chodziło, żeby miały tam jak dojechać. Nie? Tak, a tu miały nie wjeżdżać. No dobra, no to niech będzie. A, bo właśnie się zastanawiam ostatnio, czy tutaj jeździ pociąg. No jeździ pociąg. Dobra, dalej. Metro. No metra tutaj nie ma. Ale będzie. Spokojnie będzie. Jakiś zgon, ojejku. No i przemysł nam się tutaj zwijać. Tu widzę, że mi już tutaj idzie mocno. Tutaj możecie się budować. I tutaj też możecie się budować. Mamy 5, 7 minut. Dodajmy sobie ten czas. No i tak. Idziemy, możemy tutaj zrobić ten przemysł. Tak. O ile tutaj już jest dobrze, bo jest za dużo ludzi. Tak, teraz to ja nie wiem za bardzo, gdzie mogę dalej ten przemysł ciągnąć. Dobra, pokaż mi. Wiem, że chciałem tam dalej zrobić, ale dzisiaj bym tego jeszcze nie chciał robić, bo to jest... Chociaż tutaj, po drugiej stronie Wisły... Wisły, o Boże. No, już wiecie skąd jestem. Nie, jakby coś to spokojnie i jestem z Warszawy, nie z Krakowa. Tutaj można pociągnąć tą drogę. No można ją pociągnąć. Ale tutaj też bym w to dzisiaj inwestował. Ponieważ dzisiaj to statku bym nie chciał robić. No bo to jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze nie dzisiaj. Tak, wiem tutaj... Będzie kiedyś przejazd dalej, ale póki co nie, więc to tak, okay. Mam tu świetny pomysł. Panie, tak. I tak. I tak. I tak też, że to będzie jeszcze najlepsze. Nie, no dobra, świateł to my tu nie chcemy. Masz. Ale... Może do tego by się przydała oświetlona chociaż. Dobra. Tak to może wyglądać. No i co? I tutaj możecie się budować. Żeby nie było. Śmiało. Budujcie się. No, wiem, tutaj miały być biurka. Ale nie wiem, jak my je tu wciśniemy. Dobra, zaraz coś wymyślimy. I... Pauza. Pauza budująca napięcie. Spokojnie, pamiętam moje teksty cały czas. I tutaj. Dobra, i na... Wiem, zauważyłem, nie uwierzysz? O, jest. A tutaj nie aż tutaj, ale jest. Dobra, mamy. Mamy to. Czyli przemysł się rozbudowuje. Ta droga ciekawie wygląda, tylko to jest oświetlone tutaj. No, no tutaj wiadomo co jest, no, proszę bardzo. To jest mój biznes.
O, zwłaszcza te skrzyżowanie, to już jest w ogóle biznes. Prawda, zastanawiam się, czy później tutaj drogi nie zmienić na one way, ale nie korkuje się jakieś strasznie, więc nieźle. No i pociągi przyjeżdżają co chwilę, więc też jest dobrze. Luz, luz. Dalej, co tutaj się dzieje? Tutaj mamy dzielnicę jakąś. Tak, mieszkanka. Powinno się budować dalej. Tutaj też. I tutaj. O, jedźmy stąd. No i oczywiście jakieś sklepy. Jedźmy. I tak, no. Popyt jest większy. Popyt jest większy, jak już mówiłem. Co innego? Czy my teraz tylko już komunikację? A, atomówka jeszcze będzie, lotnisko i arcydzieła, ale tego to jest daleko. No i co chwilę prawie. O, nowy kawałek ziemi. A, to już mamy. To i tak nowy kawałek ziemi. Dobrze, to dzisiaj bym. Nie, co to było za komunikat? Szpital. No nie, tutaj nie jest potrzebny, ale to może. O, to by się tu przydało. No to jak najbardziej. I obok sauna. Wow, jedziemy. Dalej, śmieci. Nie, no, no bez przesady nie wstawimy nam tego. Tak. Trzeba to tutaj wstawić. Dalej. Dostępność więzień jest dobra, bo mamy jedno więzienie, ale tego tutaj nie ma, więc będzie. No i edukacja, czyli standardowy ból głowy. Tutaj? Tu z jeden i tutaj z jeden. O, macie. I jeszcze, o tak. Ile tych budynków tu trzeba poustawiać, aby to było wykształcone. Tutaj. I czy uniwadek tutaj nowy wstawić? O, chyba by się przydał nowy uniwersytet. No to macie i nowy uniwersytet. Ła! I jedziemy, jedzie! Meksykańska fala. Teraz, czemu tutaj ta droga jest na zielono mocno pojechana? I się ciągnie zabawa. Ale jesteśmy na minusie z ludźmi, czemu to? Wiecie co? Tu jest dużo linii tramwajowych można puścić, a mało jeździ. Wywnioskowuję z tego, że trzeba puścić nową linię tramwajową. Wiadomo gdzie. Tutaj. Dobra, inaczej. Tu można puścić bardzo dużo linii tramwajowych nowych. I czemu to tak tu dziwnie wygląda? Hałda przed drogą, co nie? Tak, no bo jak tutaj nie ma i tak tramwajów, to wiadomo, że tutaj wtedy nie, autobusów nie. Bus pas to zło. O, proszę bardzo. Wspieramy towarzystów, co nie? To jeszcze i tu można zmieniać. Ciągnąć tam dalej? Dobra. No i nie, już tutaj dalej nie. No, więc. Tutaj chyba też dalej. Tak, tutaj tramwajów już nie będziemy wciągać. W związku z czym? Trzeba zrobić tutaj nową pętlę tramwajową, którą się zaraz zajmiemy. Tak, od tego zacznijmy. Ona miała być gdzieś tu, co nie? W sumie można byłoby nawet z tym zostać, ale nie. Więc tak, przy tym się zostaniemy. Okej. No nie wiem, sobie czas, no to jest. Nie jest tak prędkość potrzebna. Stąd. Okej, proszę bardzo. Pyk. Oj, coś zostało. No niestety. I pyk. Mamy kółeczko tramwajowe. Poniekąd. No nie, no tak to nie może wyglądać. To tutaj się tak spuściło. No i koniec, no. I
Tak. Okej. Okay. That can be. No i teraz idziemy dalej. Mój pomysł jest taki, aby... jakbyś... jakoś to zrobić, że jednak jest przejazd do kudą. Serio? No ale mi przejazd gudą. I że co, ja niby tutaj poprowadzę pod tym. No jakoś, jakoś. Właśnie, to jest jakoś. A ja nie chcę jakoś, tylko ja chcę dobrze. Nie wiem. Dobrze. Tak, właśnie, zapomniałem o tym. Tu ma być wjazd. Autobusy muszą to jakoś podjeżdżać. Nie? No bo chcemy tu wstawić też metro, więc autobus musi być też. No dobra, i na wyjazd standardowy. Ej. Oho. Wyjazd standardowy. Jak chcesz mi wcisnąć kit, że tu się... Ej, no, czekaj. Czemu nie chcesz mi tej drogi tutaj tak wstawić? Why? Przez ciebie to tacy cenny... Okej. Okay. Nie powiem, że... Wiesz, to brzmi mało interesująca ta droga. I autobusa. Dobra, inaczej to zrobimy. Powiedz mi, gdzie byś mógł wjechać stąd. Znaczy, czy byś mógł w ogóle? No właśnie, i to jest twój problem, że ty byś nigdzie nie chciał wjechać. A ja jednak wolę, żebyś gdzieś wjechał mi. Jak my to zrobimy? No nie no, musi tutaj być jakiś wjazd. No nie. Dobrze, zrobimy to starą, sprawdzoną metodą. A mianowicie... Tak, będę. Tak. Tak. A, mogło być lepsze. No dobrze, i dzięki temu, patrzcie, to jest... Kurczę, tak sobie to nie wstawiłem przez to. To jest tak krótkie. No nie, wstawiłem. Jeszcze bym tutaj coś dorobił. Bo tutaj tak nic już nie wyjdzie, więc... Dziękuję bardzo. O, idziemy w dobrym kierunku. Teraz możemy postawić tutaj sobie. No nie, nie, tutaj nie. Tu nie wejdzie tak czy siak. To... Dobra, jest. Nie, jednak nie. Aha. Odcinek miał być dzisiaj... Nie, ci tutaj zaraz dam. W środku. Metro tu miało być. Dawaj tu mi. Jak to? No. Bo już chciałem ci dać na pożarcie. No i to będzie... Co jest z prądem? Po prostu... No nie ma, duży niedobór. No to śmieć. Dobra, w równych odstępach będzie ładnie wyglądać. Jeszcze? Oj, za dużo. No, to będzie ładnie wyglądać. Co z ogrzewaniem jest? No, minus 23 stopnie, nie ma dość. Dobrze, trzeba dać jeszcze jedno. Brak funduszy? No i trochę rzeczywiście... Daliśmy popalić tam przed tym. Ojajaj. Budżet na wodę i tak jest wysoki. No, jest tak, tak... O, już jest dobrze. Kolorze zażegnany, tak? Jakim cudem ty nie masz wody? Co tu się dzieje? How? Wytłumacz mi się to. Masz. No, nie rozumiem tego człowieka. Jakim... No bez jaj. Powiedz, że dojdzie tu woda. Co z tym
No nie. Okej, dobra. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Jak zawsze. O, oczywiście. Jesteś tym jedynym człowiekiem, do którego prąd, woda nie dotarła. Dobra, miałem się budować coś innego. Nie miało być dzisiaj tramwajów. Chociaż są ważne, ale. No, bez przesady, nie miałoby dzisiaj same tramwaje. Teraz coś z tym zrobię. No, normalnie nie mogę wytrzymać. Okej. Dobrze. Powiedz mi. No. Dzięki Bogu, bo już miałem cię normalnie. Nie wiem, co tam zrobić. Na pewno to się niedobrego. Tak, tu ma być dużo tramwajów. Ej. Tam coś chciałem wstawić. Może większy odstęp po prostu. Chyba, żebyśmy. Nie, to już będzie w drugą stronę. Mi się to udało, ale mi się nie uda. O, tak. Taki daj mi tu zakręt. Ja ci dam. Nie. Tak, zmienię tutaj sobie na w dwóch kierunkach. Będzie ono dużo prościej. I to sobie przyciągnijmy w tą stronę. Tak, i to te. Czy teraz mi się to połączy? Nie, no bo po co? Po co? Tu wejdzie, a tam nie, no. Idea, no nie, idea. Idea ma. Żadnych tutaj matyczników nie ukrywam. Spokojnie, tylko było. O! O! No, naleźcie. Teraz tak, ty jesteś z nią. Nie, póki co to skończę z tym. Może później zrobię tutaj. Ja ci tu zaraz dam takie coś. Wow. Czekaj, to jak takie rzeczy tutaj można wyprawiać, to daj tak. I tutaj tak. O. Już tutaj to może czekać, że pójdźmy na maksa. Wiecie, co to będzie? Boom. I to ma być. Gdzie to jest? Wyłącz. No to jednak nie jest potrzebne. Czy tutaj mi to by weszło? To jest nie. Nie? No tutaj by weszło, ale. No już poczekaj. Dobra. Koniec. Tramwaje są, więc możemy puścić. Tramwaj. Jedziesz gdzie? Jedziesz do tamtej dzielnicy. O tu. Do tej pętli, co nie? Więc masz tutaj przystanek. Tutaj. No, to w porządku, że przystanku, bo nie można poustawiać. Tutaj. Są zadowoleni? Są, i bardzo dobrze. Bardzo słusznie. Tutaj, no bo tutaj to nie ma tramwaju. Taka bioda. No i jest jeszcze miejsce. Dobra. Jest przystanek, no to będzie. Kolejny, no nie, miało być po drugiej stronie, więc nie po drugiej stronie. Tutaj. Tutaj. Tak, dwie strony i tyle. Pyk, myk. O i. Tego chciałem uniknąć właśnie. No nie. Tak nie będziesz mi tutaj jechać. To ci z góry mówię, że tak tu nie pojedziesz sobie. Masz. Dobrze. A, najważniejsze. Mamy już te 100 tysięcy, więc proszę bardzo. Trzeba postawić nowy taki budynek. Wiem, detogie to i hałasuje. Troszeczkę. Ale nowy by się tu przydał. Mamy jeden na takie duże miasto. A jest tyle tutaj już linii tramwajowych, więc
Musi być. Dalej. Jeszcze z jedną linią. No jeszcze na pewno z jedną linię. Kolejne. Będziesz sobie. Tak, tutaj kółeczko właśnie jest takie fajne, że sobie można tak to zrobić. Więc jedziesz tutaj. Tutaj, o, tutaj. Bo tutaj są jakieś takie niewykorzystane trendy. Jeszcze trendy się puścimy. Tutaj będzie pewnie jakiś kiedyś wjazd. No. I tutaj. Pojedź sobie, bierzesz tu. To nie, nie, nie. Ojdź, tutaj. O, gdzie nawet to wyszło. Tutaj. Dalej. Gdzie tu? Ale gdzie ci tu? Tutaj. No, tu jest dużo przystanków. W dodatku, że mamy tak krótkie linie, jest dużo przystanków. I tutaj. Teraz sprawdźmy, czy one już wyjeżdżają stąd. No, tu już jakiś wyjechał. To pewnie nie jest jeszcze ten, ale. Tak. O, tu jeszcze. Pokaż. To jeszcze bezkolorowy? Jak to bezkolorowy? A nie, to jest taki kolor. Ojejku. Bezkolorowy. Dalej. Tak, chciałbyś. Ja ci dam, chciałbyś. Gdzie sobie możesz? Tędy pojedziesz. Gdzie ten zama jedzie? Czuję się zdesperowany. Co on tutaj robi? Tędy. Tędy. No tak, ten zama robi kółko. Jakby ktoś się zastanawiał, on robi kółko. Duże kółko? Chyba nie ma potrzeby. Chociaż tu by się niby coś przejechało lepiej. Ale gdzie on tu później zawróci? No właśnie, gdzie on tu kurczę później zawróci? Nie zawróci, więc nie. Możesz tak zawrócić, ale ja jednak mogę zrobić to tradycyjnie, czyli... No już nie będzie ci... Tędy... No to dzisiaj to był odcinek tramwajowy. Jak można zauważyć na samym obrazku, jest ich tu bardzo dużo. A miał być nowy kamień milowy. I jak zawsze wyszło. Muszę. No dobrze. Co, tutaj go wsadzić może? Nie, już wsadźmy obydwa tutaj. Nie było dobrze. Zaraz, co? Jakim prawem? No nie, no, ja przepraszam bardzo, wiem, że już jest czas na zakończenie, ale... Wow. Wow! Ale tu się to zbudowało, ale... Zobaczcie, jak mało ludzi brakuje, no. Czy gdzieś nie mogę tutaj załatać dziury? Serio. Serio, proszę. Nie, tu mają być sklepy, znaczy tutaj mają być nawet dziury, ale... Nie, ja tu... Muszę. Dziś to jeszcze za mało, żebym tego dzisiaj nie postawił. To jest po prostu za mało. Co tutaj ten dworzec? Nie wiem. Nie wiem, wiem tyle, że tu będą budynki. O tutaj. Mieszkanka. Tu również będą mieszkanki. Macie tutaj, chodźcie szybko. Aż wam tutaj... Nie, tu będziecie mieli miejsce pracy. O, proszę bardzo. Biudeczka mam tutaj zrobimy, więc... O, skoro przyłość. Nie, może jest tutaj trochę głośno, ale tylko chwilę, może naprawdę... Naprawdę... Spokojnie to chwilę. Dobra, to bym... Jeżeli chodzi o te dziury, bo tam to są jakieś dziury pojawiają, czy takie miejsca, gdzie nic nie buduje, to będzie na jakimś live'ie. Będziemy po prostu dobudowywać rzeczy.
skrzyżowania. Gdzie masz tu? Trochę rzeczywiście są blisko. Więc to masz rację. Przesuniemy to tak i po problemie, co nie? A nie, dobra, to tam jest cały czas. Aby nie było problemu, zrobimy to. Tak, zrobimy. Zrobimy to. Ja ci dam coś, zrobimy. Nic nie zrobisz. Aha. O, to jest wspaniały pomysł. No, nie, wspaniały. Jeszcze sobie zróbmy to tak i... Czekaj. SimCity wyszło, ale dobra. Może być to SimCity. No ale no musi tu być jakiś dobry wyjazd. Bug. Bugowało się. Macie drzewka. Dobrze, tutaj się... O, ładnie się pobudowało. No, tutaj to pewnie będzie w przyszłości dobrze wygląda. No tu ta dzielnica się ładnie udała. Nawet pociąg jeździ. Jej. Aby jak ze do ludzi, jak... Ty mi to wytłumaczysz. Linia jest zalewana przez ludzi, a ten mi mówi zero. Jeden tygodni, rzeczywiście nie powiem. Ale to na pewno tak nie wygląda. Dobrze, nie, pokaż mi już tak na koniec. Nie, nie chcę pożyczek. Ile zdałem na tych pociągach? No jest 1800. Dobrze. Wspaniale. Dobra, teraz czemu to się nie budują budynki? Przecież mówiłem wam, że chcę dobić dzisiejszą... Aha, jest wolny czas. No to wszystko wyjaśnię. Słuchaj, budynek. Masz się tu wybudować. Nie wiem, rozumiesz? Ja ci tutaj zaznaczam. Budujesz się i kończymy ładnie odcinek z tym, że dobrnęliśmy do mojego celu dzisiaj. Co nie? Umowa stoi? Stoi. No to bardzo dobrze. I masz mi to zrobić, bo już odcinek trwa 33 minuty pewnie. Pewnie tak. Dawaj. Dawaj. Naprawdę to nie jest dużo. Chodź, chodź. Come on, come on. Tam też są. Tutaj. Normalnie jakbym nagrywał pierwszy odcinek i chciałbym, żeby się... Jakiś kamień miałby zbić. Serio, tu ci jeszcze dam. O. Wiem, nad komunikacją tam jeszcze popracujemy. Jakieś tramwaj puścimy może do środka, czy autobus. Ale no weź dojdź do tych 28 tysięcy, no. No. No bez przesady. Nie będę się tak się wygłyniać. Ale mogłoby dojść. Faktem. Tu będzie park. Tak, ja teraz sobie tu wydziedziczę już miejsce. O, tu będzie park. Nie. Popyt mi spadł na ludzi. Na sklepy rośnie. A jak ja teraz sklepów może nie chcę? Aha. Hello? Dobra, nie. Tutaj się sklep przyda. To tu rzeczywiście się może przydać. No tutaj to też. O, tutaj można tak sobie to pociągnąć. Dotąd. No dobra, dawaj. Dawaj. Jedziemy. O, 75 osób. Wleźcie tutaj do mnie. No wybuduj się jeszcze jakiś domek. Co za presja. Zwłaszcza, że idę, ten film będzie się już wysyłać. Nie, to znaczy dzisiaj o północy już nie skończy. Tak, dużo biuro tu będzie. No nie, no tutaj to ładnie wygląda. Ale weź... 29 osób, weźcie, przyjdźcie, no. Co, mam ten park wam tu wybudować? No nie wiem, może... Jest! Wygrane! Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku może pojęłam się te statki, porty towarowe i takie tam. Tylko sobie, to już tak wedle tylko zobaczenia, bo odcinek już jest skończony. O, włazi nam. Czemu mi tutaj to nie włazi? Tu byłoby tak idealnie.
No dobra, tutaj wejdzie. To już i tak pół biedy. Ej, ty! To jest perfecto mobile, zobaczcie, tu sobie pod to podstawię, no. Może być... O, i nawet jest miejsce. Dobrze, nie, ja tego nie buduję, ale... Ta linia... Ten prom, który tu płynie, to jest idealny. To jest idealne po prostu. Dobrze, dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobało, możecie wyjść łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. No jejku, to nasze miasto się już naprawdę dużo robi. To już naprawdę jest miasto. No i do zobaczenia w następnym odcinku, który się pojawi prawdopodobnie w środę lub w czwartek. No i cześć, do zobaczenia.